Moi ludzie w moim mieście są zawsze Silesia MM, pozdrowienia, a jakże? Idea miażdżenia mikrobów, jak wiadomo, tutaj w BCK-u jest prowadzona już 9. rok z rzędu. Nam się udało tutaj załapać sympatycznie, a wynika to z prostej przyczyny, że pojawiliśmy się tutaj święta w roli świętego Mikołaja, żeby spotkać się, przeprowadzić z dziećmi takie warsztaty świąteczne, takie minimum w zasadzie warsztatów, raczej pokaz i rozdać im parę prezentów. Okazało się, że spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem i tym samym do kanonów właśnie feriady i warsztatów, które są tutaj prowadzone, typu warsztaty wokalne, emisji głosu, teatralne i tak dalej, zostały dołączone warsztaty hip-hopowe, z czego się bardzo cieszymy. Co chcemy osiągnąć? Przede wszystkim tak, pomóc dzieciom znaleźć alternatywę na nudę. To jest najważniejszy nasz chyba cel, żeby zamiast robić głupoty, wiesz, zamieniać się w chuliganów, aby zaczęli bawić się w artystów, choćby próbować, wiesz, jakby tworzyć coś, a jeśli nawet nie robić tego na wielką skalę, robić to między sobą, robić to po to, żeby mieć jakąś zajawkę, jakieś zajęcie i przyjemność z wolnego czasu. Nauczyć dzieci zawsze jest fajnie, bo chcieliśmy pokazać tą fajną stronę graffiti, czyli jakby od podstaw. Pokazywaliśmy, jak imiona pisać, bawiliśmy się czcionkami. No, co więcej rzecz. Graffiti nie wszystkim kojarzy się dobrze, przez to jest odbierane negatywnie. Jak myślisz, jak można to zmienić dzięki takim warsztatom? No właśnie dzięki takim warsztatom można to zmienić, ponieważ nie jest kojarzone dobrze, bo jakby ludzie graffiti też mylą z napisami kibicowskimi, prawda? A jeżeli mamy młodych ludzi, którym możemy pokazać tą dobrą stronę, czyli róbmy ładnie, róbmy kolorowo, ćwiczmy na kartkach, dużo ćwiczmy, przede wszystkim ćwiczmy, nie? No właśnie tutaj chcieliśmy to pokazać, że żeby nie od razu po miesiącu wychodzić z farbą na ścianie, tylko żeby ćwiczyć i jak już coś mamy dobrego, to wtedy na ścianę. No i to właśnie wydaje mi się, że jak to mówią, w edukacji jest klucz. Tak? Zainteresowanie w ogóle przerosło moje oczekiwania, bo ja się spodziewałem, że rapowymi warsztatami przy tej konkurencji rysunkowo-beatboxowej to zainteresowanie będzie marniutkie, a tu się okazało, że mało tego, że zainteresowanie jest duże, to jeszcze, wiesz, pojawiły się dwóch chłopaków, którzy naprawdę przyszli tutaj z zajawą i to już jest dużo, a z takich młodszych dzieci pojawiło się parę osób, które z zainteresowaniem i z takim po prostu spontanicznym zupełnie sercem do tego podeszły i naprawdę było fajnie, śmiesznie, wesoło i myślę, że tak będzie dalej, także ja jestem zbudowany, nie? Super warsztaty, super sprawa, zachęcanie młodych dzieciaków do jakby szerszego pojęcia kultury hip-hopowej, żeby wkroczyli jakby w ten nurt, żeby jak najwcześniejszego wieku mieli z tym styczność, no i to jest super, bo wiele osób w kraju uważa, że hip-hop to kojarzy się tylko z kolesiami w kapturach, którzy nie za bardzo jakby pojmują rzeczywistość, chcą komuś dokopać za każdym rogiem, no a to można przekazać hip-hop również w konkretnych jakiś w bardzo fajny sposób, przez grafikę, przez muzykę, przez taniec, przez beatbox, co jest naprawdę super, super sprawą. Mnie to cieszy nawet nie tyle, że, bo wiadomo, że nikt się nie nauczy freestyle'ować w przeciągu jednej lekcji, czy nawet w przeciągu całych warsztatów tak naprawdę, to ja mogę tutaj przekazać, że tak powiem, wiedzę potrzebną do ćwiczeń, żeby ewentualnie iść w dobrym kierunku. Natomiast, ale śmiałość dzieci mnie bardzo, bardzo, wiesz, zbudowała, nie? Elegancko. Niektórzy oczywiście nie, wiadomo, że nieśmiało, ale zwłaszcza młodsze dzieci to po prostu żywią, nie? Do tego mikrofonu to ja się nie umiem dopchać. Przekazałem im podstawy, jakie potrzebne są do tego, żeby kierować się dalej w beatboxie. Podstawy dzisiaj tak bardziej wiedza, idea, nie wiem, pionierzy, jak to wszystko wyglądało, a przede wszystkim właśnie tak jak mówiłem, podstawy. Podstawy typu... No wiadomo, no nie idzie zawsze to łatwe. Dzieciaki miały z tym oczywiście problemy, jak nie jeden początkujący beatboxer, bo to nie tylko od dzieciaków się wzięło, bo to każdy, który zacznie, ma się tego nauczyć, to nie jest takie hop-siup, a tym bardziej z takim werblem albo z tym drugim.
uczyłem ich takich podstaw i powiem wam szczerze, że załapałem kilku dzieciaków, które mają potencjał i mam nadzieję, że przyjdą na kolejne warsztaty, gdzie jestem tu po to, że raz, żeby pomagać i mam nadzieję, że takie właśnie inwestycje i takie właśnie spotkania będą cały czas wprowadzane w życie i będzie tego coraz więcej i mam nadzieję, że będę zapraszany na takie typu właśnie spotkania, żeby kontynuować to wszystko. Ja tam nie mam. Nie robię tego cyklu, tylko... Czyli za moim. Co ciekawego dzisiaj paszczą zrobiłem? Jakiś beatbox, nie? Yeah. Oh, no, 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 no